No elo, śmiesznie wyszło, nie? Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Witam was, tak jest. Ja wiem, że już się żegnaliśmy, był tribut, były łezki, były smutki, ale kanał gamingowy wraca. A jak mówiłem na moim bazowym kanale, nie wiem, czy oglądaliście na ten film, czy trafiliście tu bezpośrednio na ten film, ale raz, że kanał ten zamykałem głównie ze strony ze względu na brak czasu, teraz moje życie się troszkę pozmieniało od tego czasu, mam więcej i jakby myślę, że znajdę trochę czasu więcej na gry. Dwa, że ja od bardzo dawna biję się z myślami, żeby wrócić, bo po prostu ja lubię te też gry Lego i takie oderwanie od rzeczywistości. Lubię sobie takie trochę relaksatory, trochę zagrać i się wyrelaksować przy tych grach Lego i tak kurde, ja mówię, skoro już czasem sobie odpalę i coś pogram, to czemu by dalej tego nie nagrywać? Moi drodzy, i wracamy. I wracamy dlatego. Troszkę na zmienionych zasadach. Troszkę na zmienionych zasadach. A mianowicie na jakich zmienionych zasadach? Przede wszystkim, moi drodzy, pomimo tego, że tak jak mówię, mam troszkę więcej czasu i wracamy do tego nagrywania tych gierek i tego wszystkiego, to jednak sobie zastrzegam takie prawo, że mogą tu być pewne przerwy w nagrywaniu. Nie będę wam obiecywał, że będzie 5, 4, 3, 2 czy 1 film tygodniowo. Po prostu kanał gamingowy wraca, ale wraca na zasadach, że nagrywam go kiedy mam czas. Kiedy będą bardziej pospinane tygodnie, że gdzie indziej nie będę miał, w sensie będę miał więcej zapotrzebowania czasowego na inne projekty na swoich bazowych kanałach, czy właśnie na bazowym, czy na WTF-ie, no to wtedy na gamingu może być tego mniej. Jeżeli będzie luźniejszy tydzień na gamingu, będę miał więcej czasu, będzie tu więcej. Po prostu kanał wraca, ale nagrywam na niego kiedy będę miał wolne, moi drodzy. I bardzo proszę zaakceptować to i się cieszyć jednocześnie, że w ogóle wraca ten kanał, bo już jak wiecie, był dead przez kwiecień, maj, czerwiec i pół lipca. No praktycznie przez 4 miesiące był dead ten kanał. Teraz dla was wraca. No i moi drodzy, cóż mnie to przypał trochę wyszedł, nie? No bo kurde, była śmierćka, było pożegnanie, były łezki, a tu kanał wraca, moi drodzy. Ale tak jak mówię, pamiętajcie, kręcę go w wolnych chwilach, więc proszę tutaj nie mieć do mnie pretensji, że kręcę na przykład w jednym tygodniu 2 odcinki, a w jednym 5, bo to będzie zależało od mojego czasu, moi drodzy. Natomiast wracamy, wracamy, wracamy. Póki co, jeszcze trochę w takiej sferze testowej, zobaczymy jak to się przyjmie, jak się wam to będzie oglądało, jakie będą wasze opinie przede wszystkim. Dlatego jeżeli jeszcze mnie tutaj nie subskrybujecie, koniecznie to zróbcie, koniecznie też z dzwonkiem i z tą najwyższą opcją tam klikową, w sensie wszystkie powiadomienia, kliknijcie, ponieważ to jest też ważne, tak? Bo jeżeli ja ten kanał reaktywuję, a tu praktycznie nikt go nie będzie oglądał, no to pewnie znowu umrze śmiercią naturalną. Jest to trochę wielki powrót jak w CD Action, pamiętajcie, to jest druga szansa, a trzeciej może nie być, więc warto mi się doceniać te moje filmiki, obejrzeć jakieś komentarze, też pozostawiać, czy się cieszycie w ogóle, że kanał wraca, moi drodzy. Natomiast wraca, 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 wraca i ja sam się trochę cieszę, że te giereczki nam wracają, moi drodzy. Teraz woli ścisłości, mamy wakacje, mamy już właściwie połowę pierwszego miesiąca wakacji, więc no cóż, stwierdziłem jakiś czas temu, bo od miesiąca za mną chodzi, żeby ten kanał reaktywować, że tutaj na wakacje będzie taka specjalna ramóweczka. Tak jak rok temu było troszkę, ale jak byłem stricte na wakacjach nad morzem, tak teraz nie będę na wakacjach, w sensie lipiec, sierpień nad morzem, ale specjalną wakacyjną ramóweczkę wam zrobię. Z czym to się wiąże, moi drodzy? Zostało nam, czekajcie, raz, dwa, sześć albo siedem tygodni i jeszcze tych wakacji do końca sierpnia nam zostało. I nie będziemy tu kontynuowali gier typu Clone Wars czy Hobbit. Znaczy, te gry będę kontynuował, ale od września wzwyż. A co na wakacje? Moi drodzy, wróci 6 gier. 6 gier, które mi się bardzo podobały, które bardzo lubiłem i każda z tych gier dostanie swój własny tydzień. Tak jak mówiłem, nie mogę wam obiecać, czy ten tydzień będzie mówił jeden odcinek z tej gry, dwa odcinki z tej gry, czy trzy odcinki z tej gry, czy cztery odcinki, czy pięć z tej gry. Będę robił co w mojej mocy, było tego jak najwięcej. Natomiast ja przez tydzień sobie będę grał w jedną daną grę. Także teraz w tym tygodniu, co nadchodzi, będzie jedna gierka, później kolejna gierka, później kolejna i tak sześć takich tytułów fajnych sobie zagram. Jeżeli was ciekawi, jakie to będą tytułki, to myślę, że wystarczy wejść na, chociaż nie do końca, na top 7 filmów, top 7 gier, top 7 gier moich Lego, ale nie do końca, bo myślę, że do Lego przygody, chociaż zobaczymy, zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy, jak to się wydarzy. Natomiast 6 tygodni, 6 gier będzie teraz na tym kanale do końca wakacji. I cóż, wracamy, wracamy. Śmiesznie wyszło, moi drodzy, bardzo śmiesznie wyszło. Natomiast nie umiem żyć bez tych gier. I tak gram, troszkę czasu sobie znalazłem więcej na żyćko, więc największy kanał w Polsce zajmujący się tylko i wyłącznie grami Lego wraca. A czy będziemy zajmować się od września też tylko i wyłącznie grami Lego? Kto wie, moi drodzy, kto wie, kto wie, kto wie. A może i wcześniej kto wie? Kto wie, kto wie, kto wie?
Nie zapominajcie zostawić tu subskrypcji teraz i dzwoneczka. Pamiętajcie, że powrót wymaga jednak też tego, byś tu wasza atencja była skierowana na ten kanał. Bym nie żałował, że wróciłem, także będę wam wdzięczny. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj i mam nadzieję, że będziecie również jutro.